Ale jak go wysoko na podszyby wziął? Skoczowy do Radymna jest masa wypadków rocznie, to bardzo duży wypadek. Dobrze, a wypadki, które biorą udział w samochodzie ciężarowym? Ciężarowe i osobowe. I osobowe. Przeważnie przez zaśnięcie. Tak. Ukraińcy przecież zasypiają za kierownicą. W tamtym roku na Korczowie też zginął facet, zaspał za kierownicą. Tak. Walec drogowy uderzył, zginął na miejscu. Czyli często musicie wyjechać? Często, tak. W tamtym roku mieliśmy dużo wyjazdów, w tym roku już mamy pewnie 8 wyjazdów. Mojego kolegi syn. No był on. Po weselu, tak. Po weselu jechał i potem go wyrzuciły i tam w ruch. Czyli ta kobieta zginęła tutaj koło tego. No to no, no, no. Tutaj na tym dystansie, to tu w kratie poszedł, tu w tym miejscu po kratie. Ile? W jesieni teraz. Bo ja panowałem tutaj duża prędkość jest. Duża prędkość, duża prędkość. Może dlatego to jest wypadek. To jest duża prędkość i nikt nie zwraca na te znaki uwagi. Tam jest znak 50, a nikt na niego nie rozumie. To jest skrzyżowanie. To jest 50. I dwie linie ciągłe. To jest prawda. Nie, nie, nie.